Każda poezja ma swoje imię, zupełnie jak jej autor. Moja nazywa się Siedem, a ja jestem Marta Saj. Piszę utwory liryczne, ale takie, którym towarzyszy proza. Współgra z nimi, tworząc nierozerwalną więź. I choć mieszkam pod numerem 7, nie jest to żaden wyznacznik. Dlaczego akurat ta cyfra pojawia się w całości? Przede wszystkim do niej dojrzałam. Zrozumiałam jej wielowymiarowość i poznałam symbolikę. Cieszę się, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna dała mi możliwość wydania i prezentacji tomu 7, który ukaże się 5 lat po mojej debiutanckiej operetce Dachowca. Oba utwory są wizją świata alternatywnego, gdzie w pierwszym przypadku rządzi mistyczne uniwersum, odżywa mit i tradycja chrześcijańska, a w drugim złożoność ludzkiej psychiki. Obrazu dopełnia surrealizm w najczystszej postaci. Zapraszam do zapoznania się ze zbiorem 7 i próbą rozszyfrowania wszystkich jego znaczeń.